Witam Państwa. Dzisiaj w ramach programu projektu Miasto w Ruchu nagrywamy wywiad z niezwykłą osobą. Bardzo niecodzienny gość, to znaczy właśnie my jesteśmy u niego gośćmi, ponieważ jesteśmy, proszę Państwa, w Islandii. I rozmawiamy z panem Pawłem Bartoszkiem, politykiem wysokiego szczebla islandzkim, który jest Polakiem, pochodzi z Polski. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Zacznijmy od pierwszego pytania, bo wiemy o panu już sporo. Wiemy, że osiedlił się pan w Islandii jako nastolatek. Jakie okoliczności pana do tego doprowadziły? Jak chłopak z Poznania znalazł się tutaj właśnie przy kole podbiegunowym i po prostu stał się znanym lokalnym politykiem? Jak się to robi? No to, żeby to skrócić, no to tak, no to przyjechałem tu w roku 1988 razem z moimi rodzicami. Ojciec był zainteresowany i dalej jest językami, szczególnie tymi takimi no, rzadszymi, że tak powiem. I zafascynował Islandię, dlatego przyjechał tutaj studiować język islandzki. No i rodzina przyjechała razem z nim. Osiedliśmy się tutaj na stałe. Miałem, powiedzmy, na te czasy bardzo no, takie typowe jakby no, drogę przez szkołę podstawową i później średnią, później poszedłem na uniwersytet i zawsze interesowałem się polityką. No i również teraz, oprócz tego oczywiście jestem matematykiem, czyli to jest tak jakby dwie trzony mojego zainteresowania. No i tam nie będę tutaj długo opowiadał, ale jak miałem lekko po wyjeździe 20 lat, zacząłem pisać na takie witrynę internetową, która się nazywa declan.com. Potem dostałem skontaktował się mnie naczelny redaktor największej wtedy gazet na Islandii, Fréttablaðið, która przez 20 lat była jedną z największych, była właściwie największą gazetą na Islandii, niestety, ostatnio przestała niestety wychodzić. No i zaproponował mi pisanie tygodniowych kolumn do gazety, co z sędzią przyjąłem i no, to była taka moja możliwość, powiedzmy, wszczelnienia się takiej, miejsca, gdzie ludzie już naprawdę wiedzieli, kim jestem i jakie mam opinie. Wystartowałem do parlamentu w roku 2016, byłem w parlamencie przez rok, no i później zasiadłem w Radzie Miasta od 2018 roku przez pierwszą kadencję jako jakby główny członek Rady Miasta. Teraz jestem, że tak powiem, rezerwowym członkiem Rady Miasta. Oprócz tego jestem w komisji do spraw komunikacji oraz planowania miejskiego w mieście Reykjaviku. Jestem także przewodniczącym komisji planowania rejonu stołecznego, który jest takim jakby miejscem, gdzie gminy w Reykjaviku i dookoła koordynują swoje działania. Czyli jest to aglomeracja wokół stolicy. Tak, jest to aglomeracja wokół stolicy i czasami no, też tutaj próbuje się mówić, no bo my jako mieszkańcy Reykjaviku czasami mówimy, że jesteśmy małym miastem, bo nie jesteśmy największą na świecie metropolią, żeby tak być szczery, no ale jak się wszystko razem weźmie, jak się weźmie gminy dookoła, albo nawet jeszcze później miasta dojazdowe, no dochodzi to już do 300 tysięcy osób, czyli jakby powiedzmy w Skandynawii jesteśmy aglomeracją numer 10 albo 11, jakby jak zaczęli. Czyli nie jest to, powiedzmy, już taka jakaś zupełna mieścinka. No, tak, jest to istotny ośrodek. Istotny ośrodek. Stolica. I stolica, powiedzmy, jak patrzysz na Skandynawię znowu, bo to najczęściej tu się ludzie do Skandynawii porównują, to jest to ośrodek, powiedzmy, podobny do Aarhus, Aalborg, Bergen. Powiedzmy, miast takich, które nie są stolicami w innych krajach nordyckich, ale są pomiędzy. I wszystkie te miasta mają bardzo ambitne plany, na przykład jeśli chodzi o rozwijanie komunikacji miejskiej, ogromne inwestycje, jeśli chodzi o tramwaje, ścieżki rowerowe. Czyli to są miasta, i które muszą patrzeć na siebie z pewną ambicją. Tak jest. Wiemy że o panu też to, że właśnie opanował pan świetny język islandzki, no czego też dowodzi fakt, że pan pisze w tym języku. Jeden z pana artykułów, zacytuję tutaj przetłumaczony fragment na polski, to znaczy wstępnie jak tego artykułu. Paweł Bartoszek mówi, że mniejsze prędkości ruchu tworzą lepsze i bardziej humanitarne środowisko miejskie. No, humanitarne, takie mocne słowo.
Jak pan to uzasadni? Dlaczego to środowisko miejskie jest aż bardziej humanitarne dzięki mniejszym prędkościom ruchu? No to nie wiem, czy akurat tak bym to ujął, jakbym to po polsku pisał. Chciałem zapewne powiedzieć po prostu tak przyjazne ludziom. Takie dobre dla ludzi. O to mi chodziło. No, ogólnie rzecz biorąc, chyba nie wiem, czy trzeba naprawdę komuś, ludziom tłumaczyć, dlaczego. Nie sądzę, żeby ktokolwiek na przykład, jeżeli ktoś startuje do rady dzielnicowej, żeby się domagał na przykład, żeby była szybszy ruch aut obok jego bloku. No generalnie ludzie mają odwrotne postulaty. Najczęściej, szczególnie jeżeli ludzie myślą o własnym, najbliższym środowisku, to każdy chce mieć po prostu wolny, spokojny, cichy ruch dookoła siebie. No a jak jedzie gdzieś indziej, to chciał jechać szybciej. Czyli na przykład no, tutaj to jest kwestia, którą to był sprawa, którą przeprowadziliśmy jakby 2-3 lata temu. To było plan zmniejszenia prędkości ruchu w mieście. No generalnie mieliśmy już bardzo wiele dzielnic, gdzie maksymalna prędkość była 30 km na godzinę. No i postanowiliśmy poważnie powiększyć te obszary, żeby właściwie no, powiedzmy generalną regułą było to, że się jedzie 30 km na godzinę. Oczywiście jak się wyjeżdża poza dzielnicę, gdzie ludzie mieszkają, chodzą, że są wtedy oczywiście dopuszczone trochę większe prędkości, no naturalnie, ale no, ale benefitów jest. Do jakiego pułapu te prędkości powinny iść, pana zdaniem, w mieście? W mieście? No, mówię, no właściwie w terytorium, to zacznę od początku. Często, bo to był kontrowersyjna sprawa w pewnym sensie. No dużo ludzi, każdy chciał obok siebie mieć, ale było dużo ludzi i innych polityków, którzy powiedzieli, że to jest. Czyli były kontrowersje, bo ludzie chcieli mieć to na osiedlach obok siebie, natomiast ludzie chcieli, żeby inni jeździli wolno obok nich, ale samemu jeździć szybciej. No tak czasami bywa. I wtedy często ludzie mówią, dobrze, to bym chciał, żeby na przykład, zgadzam się, że żeby była maksymalnie 30 km na godzinę, tam gdzie dzieci chodzą do szkoły. To jest taki typowa odpowiedź. No to wtedy można siebie zapytać, zrobimy sobie mapę jakiegokolwiek miasta i narysujmy punkty tam, gdzie dzieci mieszkają. No przecież mieszkają wszędzie. No nie ma jakiegoś jednego miejsca, gdzie się dzieci pojawiają dookoła szkoły i tam zaczynają chodzić jak jakieś tam moby z Minecraftu. No po prostu wszędzie dzieci są i wszędzie dzieci muszą chodzić do szkoły. Czyli generalnie prędkość tam, gdzie można się spodziewać no, jakiejś większej komunikacji ruchu pieszego, no, powinna być 30 km na godzinę. Oczywiście no, nie można już dochodzić do kompletnych absurdów, jak jest droga potrójna i jest zaplanowana jako droga łącząca i inne tego, to no, jest 50-60 dopuszczalne, no ale w zabudowie miejskiej, tam gdzie to 30 km na godzinę jest zupełnie dopuszczalną maksymalną prędkością, moim zdaniem. A w niektórych miejscach nawet może lekko będzie. Tak jest. No, to ciekawe podejście. Właśnie u nas na polskim gruncie mamy z tym problem, że niektórzy chcieliby mieć otwarty, nie mieć limitów prędkości, po prostu móc jechać no tyle, ile by chcieli prawie, albo żeby to było zawsze 80-90 dopuszczalne, także tutaj widzimy właśnie inne podejście, że tutaj jest oczywiste, że ten speed limit musi być niższy. Też wiemy, że interesuje pan historią i kulturą i rozwojem Islandii, Reykjaviku. Czy mógłby nam pan tak opowiedzieć, jak kształtowała się polityka przestrzenna, transportowa Reykjaviku i Capital Area na przestrzeni lat? Czy to się zmieniało? Czy podejście do przestrzeni, do projektowania się zmieniało na przestrzeni lat tutaj? Znaczy ogromnie i w pewnym sensie oczywiście jesteśmy wyspą, ale nikt wyspą nie jest, jak to się mówi. I Islandia przechodziła też bardzo wiele, powiedzmy, różnych, no powiedzmy, okresów mody czy trendów, jeżeli chodzi o planowanie miasta. Historycznie rzecz biorąc, może najbardziej no, takie wpływowe jakby plany zagospodarowania miasta to jest pierwszy jeden z lat 30., gdzie zaplanowano jakby no, to, co się nazywa dzisiaj Ring Bridge, czyli taka obwodnica, taka w samym centrum miasta, która jest dzisiaj jeszcze no,
widoczna i to wtedy był plan, że właściwie całe miasto można by zmieścić tam w środku. No oczywiście bardzo szybko to się stało nierealne, ale w tym planie jeszcze była stacja kolejowa w latach 30. zaprojektowana. Tam, gdzie dzisiaj jest Lemur, czyli jedna z głównych jakby no, lokalnych stacji autobusowych. No potem nadeszła wojna i stacja... Czy była kolej w Islandii? Nie była. Znaczy była, była kolej tylko towarowa w Reykjaviku w celu jakby budowania portu na przełomie XIX-XX wieku. Natomiast kolei jako transportu dla ludzi nigdy nie było. Ale w planie w za 30. jest kolej. No i potem z tego nic nie wyszło, z różne względy finansowe. Był kryzys światowy, oczywiście później zaczęła się wojna i przyjechali Amerykanie i oni przywieźli trochę ze swojej jakby kultury komunikacyjnej, która była oczywiście bardzo taka z naciskiem na samochody. No później inny główny taki jakby plan, to jest modernistyczny plan zagospodarowania regionu z lat 60. 62 lub 3, że tak chyba co pamiętam, no, który właściwie zaprojektował te wszystkie główne arterie, no, bardzo modernistyczny, czyli prosamochodowy plan, który miał ogromny wpływ na rozwój Reykjaviku. Wszystkie te drogi, na które się patrzy, na przykład Mikkelpoort, która jest jedną wielką drogą przecinającą Reykjaviku, jest z tego okresu. Nie można tutaj oczywiście, no taka była w pewnym sensie na całym świecie tradycja też się, tak jest, u nas też. Jak na przykład patrzę, no bo ja znam w Poznaniu, jak się patrzę na przykład na no, tam osiedle warszawskie, które też jest przecinane właśnie taką drogą ze wschodu na zachód, czyli różne, podobne są kwestie. I to się w tych czasie te drogi, ponieważ są normalne dla samochodów, to one bardzo często mają no, jakby no idą w górę, w dół, w górę, w dół, dlatego że jak ktoś rysuje linijką na mapie, to go nie obchodzi, czy masz 5 pod samochodem. To dla samochód może wjechać pod górkę i z górki tego. Natomiast to powoduje, że czasami te drogi są niezbyt fortunne jako trasy przejazdowe dla rowerzystów. No bo jak jesteś rowerzystą, to właściwie stary system dróg, który był dla ludzi i koni, jest lepszy. No bo on też polega na poziomach. No i później największy moim zdaniem zwrot, którym no, nie powiem, że miałem ogromny wpływ, ale jakiś na pewno, był na przełomie, no to był plan zagospodarowania Reykjaviku 2010, kiedy no powiedzmy, że jak się czasami mówi, że planowane miasta to się zmienia tak jak ogromny statek transportowy, czy transporter, czy tam powoli cię skręca, to powiedzmy, że w tym planie to po prostu zrobiliśmy no, pełna wstecz i zakręt i zupełnie w drugą stronę. Plan zupełnie odszedł od idei planowania dla samochodów i przeszedł na ideę planowania dla, no, powiedzmy, ludzi, dla środowiska, dla idea, żeby budować nowe osiedla na przedmieściach, do których trzeba dojechać samochodami, już kompletnie została odsunięta na bok i właściwie plan od tego czasu jest taki, że budujemy no, w ramach dzisiejszych granic zabudowy w celu tego, żeby zwiększyć liczbę osób, którzy mieszkają na każdym hektarze i kilometrze kwadratowym, żeby podstawy mieć lepszą system komunikacji miejskiej, żeby ludzie mogli łatwiej dojść do miejsca pracy. To bardzo ciekawe, niesamowite, że tak nagle można było zmienić zupełnie punkt widzenia na miasto. Co było, skąd wziął się pomysł, co było inspiracją tutaj? Czy inspirowaliście się innymi miastami, na przykład nordyckimi, takimi jak Oslo? Bo tu pewne podobieństwa do Oslo widzę z Reykjavikiem. Skąd wzięła się w ogóle ten pomysł? Jak to się stało? Znaczy, że tak powiem, bardzo trudno mi powiedzieć tak ogólnie. Mogę tylko oczywiście opowiedzieć taką historię osobistą, jak to wyglądało. Czyli na przykład ja razem z, po, no, na studiach, razem z innymi ludźmi w moim wieku, no, pojechałem do Kopenhagi. Studiowałem tam jakby matematykę. No, to była część wymiany studenckiej. I tam mieszkałem przez 2 lata, razem z inną grupą ludzi Islandczyków stąd. No i tam, powiedzmy, wszyscy się zachwycaliśmy tym stylem życia, że możesz, no, metro jeździ wszędzie, można na rowerze i bez zupełnie, no, przez 2 lata do samochodu nie wsiadać i żyć naprawdę, no, wspaniałym miejskim życiem. Później, no bo
jakby nie patrzeć, to inne miasta... To nie można było żyć miejskim życiem. To nie było tak do końca miejskie. Znaczy, to, że tak było aż tak beznadziejnie, to nie powiem. Ale jednak, no powiedzmy, w swoim czasie idea, żeby... No jak ktoś wsiadał do autobusu, no to się zakładało, że prawo stracił, powiedzmy, że powiedzmy było. I no wracając z Kopenhagi, razem z grupą ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia, no i powiedzmy jakąś taką naturalną tkankę się zaczęła tworzyć, stworzyliśmy organizację, która się nazywała Federacja dla Życia Bez Samochodu, coś takiego. Federacja dla Życia Bez Samochodu. Coś takiego. Świetna nazwa. I, albo właściwie Federacja dla Stylu Życia Bez Samochodu. Bo nawet, bo nawet nie chodziło o to, żeby wszyscy, co w tym są, musieli być nie jeździć, tylko żeby idea, żeby być w mieście, gdzie można żyć bez samochodu, była dobra. No i założyliśmy tą organizację. Bardzo dużo ludzi się zebrało, zeszło. Okazało się nagle, że po prostu w całym mieście jest ogrom ludzi, którzy ma bardzo podobne pomysły na to, jak miasto powinno wyglądać. No i sądzę, że przez to założenie tego związku mieliśmy duży wpływ na to, w jakim kierunku się rozwija miasto, dlatego że politycy, no powiedzmy, pierwsze plany tego planu z zagospodarowania miasta 2010 szły w tym kierunku, ale nie były na pewno aż tak drastyczne. Moje zdanie w tym czasie politycy, bo wtedy jeszcze politykiem nie byłem, tylko no, byłem powiedzmy takim obywatelem, bardzo chcieli, potrzebowali jakiegoś ruchu od dołu, który by to wspomagał. No bo generalnie były pomysły budować więcej ścieżek i zagęściać zabudowę miasta, ale to zawsze tak miało wyglądało, jakby tutaj ktoś w jakimś ratuszu siedział i tam ludziom chciał uciskać jak sardynki i im kazał z samochodu wychodzić i to bardzo tak, nikt tego nie chciał, że to wyglądało... Też, co to będzie, zabiorą nam samochody, zamkną nas strefę 15 minut, gwałturety. Tak, a tutaj nagle się okazało, że założyła się jakaś taka grupa zupełnie spontanicznie, dla których powiedziała, że ten plan miejski jest dobry, ale musi być o wiele bardziej zielony. I to było bardzo, na pewno bardzo wspomogło, dlatego że wiem, że z oryginalnego planu, gdzie na przykład był plan, żeby 75% zabudowy, czy nowych mieszkań były budowane w granicach miasta, jakie jest, a 25% w nowych osiedlach, zrobiło się 90% pod między naciskiem z takich grup jak ta, którą założyłem razem z innymi ludźmi. Czyli to powiedzmy moje... No wiem, że były podobne inicjatywy w innych miastach, ale ta naprawdę jest moim zdaniem w pewnym sensie historycznym przykładem, jak można za pomocą takiego spontanicznego ruchu. Proszę Państwa, czy przyjechaliśmy ledwo do Reykjavik, od razu trafiliśmy do właśnie tej osoby, która rozpoczęła transformację tego miasta. Jednej z osób z tej ekipy, która była w Kopenhadze, zainspirowana, przyszła i podłożyła, były już odpowiednie warunki, ale trzeba było podłożyć tą iskrę, że tak powiem, żeby zmienić to wszystko, żeby to wszystko przetransformowało się postrzeganie miasta, jego polityka i zaczęła się zmieniać jego struktura przestrzenna, transportowa, więc to jest coś, ale proszę mi opowiedzieć, jak do Was podchodziło władze miasta? Wy wyszliście z Waszą oddolną inicjatywą, jak zostaliście potraktowani? Czy chcieli z Wami rozmawiać, czy czerpali z waszych pomysłów? Jak to wyglądało? To znaczy, że federacja założona tam pod koniec pierwszej dekady jakby XXI wieku. No potem mamy jakby wybory w Radzie Miasta w 2010, gdzie dochodzi bardzo nowa grupa ludzi do władzy. No jest, mamy jakby w pewnym sensie sojusz naszego Załęckiego dochodzi do władzy, komik, który nigdy nie był w polityce, bardzo taki protestująca jakby postać. Nie byłem wtedy jakby ani w jego partii, ani w jego obozie, ale trzeba przyznać, że jak do miasta, do władzy doszło z 15 powiedzmy radnych miasta wtedy, 6 zeszło z partii, która była kompletnie z innego miejsca, nie miała żadnych jakby takich powiązań z partiami, które wtedy istniały,
No i powiedzmy, sądzę, że tej grupie bardzo spodobał się jakiś taki pomysł kompletnego no, resetu, żeby tak powiedzieć, jeżeli chodzi o podejście. On był komikiem zawodu, no, czyli nie był ekspertem od planowania miejskiego, ale był kimś, kto ma otwartą głowę. Nie tak, miał tak. perspektywy jakby zamkniętej tymi poprzednimi planami, poprzednim myśleniem. To był klucz do sukcesu. No, znaczy ogólnie, nawet nie pamiętam, że były jakieś niesamowite wielkie konsultacje, po prostu no sądzę, że bardzo pomogliśmy w swoim czasie politykom podjąć dobre i czasami odważne decyzje. Dlatego, że widzieli, że jest nagle jest oddolna grupa, spontanicznie założona, bez żadnych dotacji państwowych, która te idee wspiera i może je po prostu też wspierać, no, to co jest ważne, spontanicznie na różnych forach, na różnych w rozmowach prywatnych. I to dla oczywiście polityków się liczy. Tak jest, ale potem jednak pan postanowił sam rozpocząć karierę polityczną, żeby jakby no, własnymi rękami też to budować wszystko. Tak, tak. Znaczy ogólnie wtedy też byłem zainteresowany polityką. Ja wtedy raczej byłem, co prawda, no, bardziej tak, no, na prawo, jeżeli chodzi o islandzką scenę polityczną, czyli brałem udział w jakichś różnych takich organizacjach młodzieżowych, oczywiście, no ale tak na serio postanowiłem właściwie startować do polityki w dłużej w 2016, czyli wcześniej to tak było, tak bardziej na takim, no, w mniejszym formacie, że tak powiem. I no, jeżeli chodzi o politykę miejską, to na pewno jest to ta rzecz, która mnie najbardziej pasjonuje, dlatego że te decyzje w odróżnieniu od decyzji o podatkach, czy różnych innych też ważnych decyzjach, jednak są decyzjami na dziesięciolecia. No ja tu jak się miasto zaplanuje, no to jak po której stronie ulica jest położona, to wpływ ma na wieki dekady. Jak się spatrzy na mapę, nawet jak się spatrzy na mapę miast sprzed 100 lat, polskich czy innych, no to się najczęściej tkankę ulic rozpoznaje, nawet jak budynki są inne. Czyli mówię, w tej sferze nasze decyzje są na dekady. I dlatego moim zdaniem one są najważniejsze w tym wszystkim, co się w mieście robi. Tak jest. I poznaliśmy już początki, jak to się zaczęło. Teraz pytanie, co w tej chwili pan robi? Jakie teraz są inicjatywy, z których pan uczestniczy? No teraz jestem no, w mieście w Reykjaviku, dalej właściwie kontynuujemy ten sam plan realizacji tego bardzo ambitnego planu z roku 2010 i moim zdaniem nie ma żadnych powodów, żeby go jakoś zmieniać. On powinien trwać jaki jest. Od tego czasu, co wtórano, wiele rzeczy jakby tak bardziej no, sprecyzowaliśmy. Na przykład mamy teraz plan rozbudowy bardzo ambitnej sieci szybkich autobusów w Reykjaviku i w całym rejonie stołecznym, który nazywamy Borgarlina. To jest taki system no, BRT, czyli jakby no, nie tramwaj, no bo też była opcja rozważana wybudowania tramwaju lub lekkich pociągów, ale na Islandii no, niestety nie ma tradycji transportu szynowego i byłoby to tak no, droga i ryzykowna w pewnym sensie inwestycja. No, moim zdaniem dalej jest to coś, co musimy no, jakby myśleć i mieć na uwadze dalej, jeżeli kompletnie rządziłbym sam we wszystkim, no to może trzymałbym się trochę bardziej idei jednak rozbudowy jakiejś sieci transportu szynowego, dlatego że moim zdaniem może ona tak na serio zmienić sposób, w jakim ludzie myślą o komunikacji miejskiej. No ale zostaliśmy na idei jakby systemu BRT, który teraz planujemy i zaczynamy rozbudowę na pewno w następnych kilku latach. I najważniejsze, że tam jednak no, mamy tą współpracę wszystkich gmin, no bo Reykjavik jednak, no, że tak powiem, z tych wszystkich gmin no, ma no, bardziej takie ambitne podejście, jeżeli chodzi o możliwości życia bez samochodu. Natomiast wszyscy jesteśmy w tym razem, czyli to będzie taki no, bardzo moim zdaniem fajny, ładny system komunikacji miejskiej. No potem BRT, może rozwiniemy ten skrót. BRT, czyli Bus Rapid Transit, tak. To jest szybka komunikacja autobusowa i tym razem jest taka bardziej egzotyczna, bo poprzednio inspirowaliśmy się Kopenhagą, a teraz Brazylia, Curitiba, Bogota, no, tak. Te miasta, gdzie BRT funkcjonuje świetnie, czyli chcecie tym
iść właśnie tą drogą. I ten Bus Rapid Transit tutaj, no rozumiem, że jest taką troszeczkę takim kompromisem między waszymi pragnieniami, tym, co chcecie widzieć, a realiami, tym, co można, czyli można to zrobić. Domyślam się, że można szybciej zrealizować ten system Bus Rapid Transit niż system tramwajowy i no też taniej. No tak, tak. No to są koszt, no różnica kosztów jest co najmniej podwójna. Znaczy to jest oparte po prostu na, jak zaczęliśmy na początku, jak wprowadziliśmy samą ideę, to no, nie było jeszcze spracowane, jakiego rodzaju system to będzie. Po prostu mieliśmy ideę wprowadzenia no, szybkiego, wysokojakościowego systemu komunikacji miejskiej dla rejonu stołecznego. Potem po prostu po różnych badaniach, w jednym miejscu trzeba było podjąć decyzję, jaki to system będzie. No i patrząc na po pierwsze zagęszczenie tutaj populacji i ludzi, ile ludzi tu mieszka, na koszty, na tradycje jakby tego, no to wszystkie argumenty, żeby tak być zupełnie zimnym, schodziły na to, że rozbudowa systemu BRT jest logiczniejsza w Reykjaviku niż rozbudowa systemu tramwaju. Co prawda, no, w wielu miejscach planując, staramy się jednak planować w ten sposób, żeby zamiana na tramwaj kiedyś w przyszłości była możliwa. Czyli na przykład badając zakręty, czy jak dużo może być, wiadomo, że tramwaj jednak musi skręcać w określony sposób. No ale powiedzmy, no była to taka decyzja, no i trudno z nią, powiedzmy, argumentować. Byłoby to 2-3 razy drożej mieć tramwaj i sądzę, że możemy to zrobić szybciej w ten sposób. Jest to krok, duży krok do przodu zrobiony. Jeszcze przypomnij mi, że BRT to taki system, którym mamy autobusy pośpieszne, tak, i autobusy lokalne. Tak. Czyli mamy taki transport pośpieszny, który się nie zatrzymuje na wszystkich przystankach, tylko przenosi troszeczkę jak linię metra ludzi z miejsca na miejsce. Znaczy to konkretnie to powiedzmy, że BRT jest systemem, to wygląda w wielu kwestiach podobnie jak tramwaj, czyli ma się osobne, często podwyższone przystanki, no, większe autobusy niż normalnie, autobusy jeździą po środku najczęściej drogi, a nie na poboczach, tak jak inne autobusy są. Auta skręcające w prawo nie blokowały ich. Tak, żeby po prostu no tak, był naszych buspasach. No bo to jest właśnie jeden plus, jak się ma go w środku, a nie z boku. Są różne międzynarodowe wytyczne, jak blisko skrzyżowań przystanki muszą być i no i tak dalej. No plus oczywiście tego jest tak, że jak coś trzeba naprawić, no to łatwiej takiemu autobusowi, który jednak na kołach jest, o coś objechać albo przejechać obok. No i inne autobusy, które też mogą tych buspasów wtedy używać. Czyli to jest, tak się mówi czasami, no tak, żeby myśleć jako o tramwaju, ale projektować jednak dla, rozumiem, dla autobusów. Tak jakby musi to być tak jak system tramwajowy i ten system może zmienić system tramwajowy. A jeszcze nasz, bo u nas w Łodzi walczymy teraz bardzo o zieloną falę dla tramwajów, czyli to, żeby miały priorytet na skrzyżowaniach. Czy ten system BRT, który tutaj planujecie, też zawiera takie rozwiązanie, właśnie zieloną falę? Tak, no absolutnie. To jest jedną z podstaw tego. Ja, jeżeli chodzi, no teraz w mojej polityce walczę trochę o to, żeby utrzymać standard tego, no bo jest taka zawsze tendencja, no tutaj zrobimy ten system, no potem, a może te przystanki nie muszą być takie fajne, a może te buspasy nie muszą być środką, mogą być z boku, albo może nie trzeba buspasu mieć całą drogę, tylko jakiś kawałek, albo nie musi być ten priorytet. Czyli ja bym no, bardzo namawiał do tego tutaj i namawiam tu w mieście, żeby utrzymywać wysoki standard. To jest międzynarodowy system standardowego. Ja bym no właściwie tutaj no publicznie namawiam tego, żebyśmy mieli złotego standardu, który jest ten właśnie najwyższy, największy komfort jazdy, wyższa jakość jakby transportu, najmniej kolizji z innym ruchem, żeby to nie zeszło na jakiś właśnie taki, no bo bywają systemy BRT, które kończą się potem, że to jest po prostu buspas i nowe logo. No tak, i to są te systemy, zgaduję, że te systemy, które są tak rozwodnione, gdzie nie ma tej konsekwencji, gdzie się odpuszcza na przykład zieloną falę, one to są właśnie te, które nie wychodzą. Kończą no nie, nie. Taką
No tak, tak często jest. Albo połowicznym sukcesem tylko. Tak, tak. No bo potrzebujemy tu, moim zdaniem, żeby ta ilość osób, która używa tego, poszło trochę wyżej, to potrzebujemy jakiejś takiej zmiany, takiej trochę bardziej fundamentalnej, niż żeby po prostu było... Trzeba się trzymać konsekwentnie tych założeń, bo inaczej nam wszystko rozjedzie się. To bardzo ciekawy wniosek tutaj do zapamiętania, do zapisania złotymi zgłoskami, myślę nawet. A proszę nam jeszcze opowiedzieć o takiej bardzo ciekawej idei, której pan, ciekawym projekcie, w którym pan bierze udział, czyli takim zielonym kręgu, oni tu mówią na to zielony szalik wokół aglomeracji Reykjaviku. Jak ten projekt wygląda? Jaka jest pana rola w tym projekcie? To znaczy tak, od wielu lat rejon stołeczny Reykjaviku posiada tak zwany zielony szalik, który polega na tym, że dookoła jakby Reykjaviku i całego rejonu stołecznego jest pas lasów, czy jakiegoś takiego zalesienia w pewnym sensie. I no, to jest takie, są jakby płuca rejonu stołecznego. Bardzo staramy się jako politycy, żebyśmy nie projektowali jakby nowy osiedl w tym rejonie, żeby tam jednak było takie miejsce, gdzie można iść i odetchnąć. I to jest sukcesem, ale na razie z punktu widzenia mieszkańców to są jakby osobne, rozłączone lasy czy rejony rekreacyjne. Nie są połączone razem. I to, co ja i my w tej komisji do spraw planowania rejonu stołecznego robimy teraz, jest to projektujemy, rozwijamy jakby projekt, żeby wprowadzić ścieżkę rowerową, która łączy te wszystkie różne rejony rekreacyjne i leśne w tym szaliku, w zielonym szaliku. I byłaby to ścieżka, która by miała około 42 km, czyli taki właściwie maraton. No i prowadziła od powiedzmy tam Kaltorser na południu, czy Kvalerevach, to jest częścią Hadafjordur, no aż do Eshi na północy. I to bardzo ciekawy i fajny projekt, który mam nadzieję, że ruszy. I tutaj bazujecie, ta droga rowerowa jest budowana jakby od podstaw, czy też bazujecie troszkę na istniejącej infrastrukturze, jak to wygląda technicznie? To właśnie jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że troszeczkę nam się jakby koncepcja w swoim czasie zmieniła w ciągu ostatnich lat i miesięcy. Generalnie to było zawsze projektowane jako kładziono na infrastrukturę, że musi to być 3,5-metrowa asfaltowa ścieżka dla rowerów i pieszych, no między innymi dlatego, że wtedy jest bardziej dostępna dla wszystkich i tak dalej, jest to wtedy dobra i fajna infrastruktura. Jak zacząłem do tego projektu jakby podchodzić, to się trochę zmartwiłem, że taka inwestycja, że jeżeli trzeba wybudować 40 km nowej ścieżki, to po pierwsze jest drogie, zajmuje dużo czasu i czasami może być też kontrowersyjne. Mamy tam na przykład rejony leśne, które dla niektórych ludzi może takie wstawienie takiej czystej asfaltowej ścieżki może być może kontrowersyjne, albo mamy miejsca, gdzie się ścieramy ze ścieżkami dla koni, mamy miejsca, gdzie nie ma, jak w Mosesławie, gdzie nie ma dużej tradycji ścieżki dla koni, czyli tutaj to też istnieje coś takiego, to jak ścieżki dla koni, czyli mamy ścieżki rowerowe i ścieżki różne rodzaje rekreacji. Tak, ścieżki dla koni są bardzo rozwinięte tutaj, jeżeli to jak się spatrzy na mapę, to wygląda jak po prostu mapa w jakimś takim, na Śląsku, czy bardzo, czyli ludzie tutaj jeżdżące konie mają bardzo dobry system dróg, ale wracając do ścieżki, to w pewnym momencie postawiłem, że może byłoby fajniej, żeby zacząć od czegoś, żeby spróbować użyć istniejącej infrastruktury, jak się da, w niektórych miejscach położyć asfalt tam nie trzeba, ale żeby powiedzmy ta ścieżka była gotowa, powiedzmy za rok albo dwa, już można wtedy było przejezdna, że można było od południa do północy w ciągu jednego dnia przejechać. I w pewnym sensie trochę moja idea była idea zapożyczona z poznańskiego pierścienia rowerowego. Reykjavik uczy się od Poznania. No powiedzmy, przyniosłem tą inspirację. Tak, że kiedy mieliśmy taki małą konferencję na temat tej zielonej ścieżki na początku tego roku, to wtedy właśnie zaprezentowałem, pokazałem, jak wyglądają ścieżki rowerowe w innych miastach, między innymi w Poznaniu. No i troszeczkę wtedy zaczęliśmy myśleć o tym, że może byłoby fajnie właśnie, bo okazało się, że na przykład 40% tej ścieżki już jest
wyasfaltowana w dobrej drodze. Czyli można później połączyć resztki różnymi nitkami. To będzie droga, w której będą koegzystować ze sobą samochody i rowery, czy to będzie droga, która jakby zostaje odebrana, zamknięty ruch samochodowy albo ograniczony i tam puszczamy rowery. Jak to rozwiązaliście? Znaczy samochody, powiedzmy, że tak, że w dużych, będą miejsca, gdzie są bardzo gdzie są drogi o bardzo niskim ruchu, gdzie jest zupełnie naturalne, żeby przynajmniej tymczasowo puścić rowery również. Później jak ruch się stanie dobry, to będzie naturalna po prostu presja od użytkowników, żeby położyć specjalną ścieżkę, ale miejscowo tak. Miejscowo mogą to być po prostu jakieś tam dobre ścieżki leśne z miękkim podłożem, dlatego że miejscami jedziemy przez las, gdzie mamy też kwestię konserwacji wody i pitnej i tam nie można łatwo asfaltu kłaść, to był o wiele bardziej skomplikowany proces. Skupiacie się na tym, że to nie był projekt tylko na papierze, który ładnie wygląda, czy na wizualizacji, ale żeby to już tu i teraz, właściwie w perspektywie ile roku, dwóch lat, żeby to zaistniało. Tak. I że można było już przejechać. I ciekawe, bo Pan nam wspominał o takiej imprezie, którą wcześniej rozmawialiśmy, takiej imprezie, którą Pan by planował wtedy. Na czym to by polegało? Znaczy po prostu miałem taką myśl, że byłoby bardzo fajnie zainicjować tą ścieżkę, że po prostu się spotykają tam ludzie, politycy, rodziny, przyjaciele i grupy na południowym początku tej ścieżki, no i razem przyjeżdżają sobie na północ i później wszyscy mają, no, są niezgrili, są kiełbaski, jest radość, jest muzyka. Żeby po prostu mieć jakiś ładny moment, gdzie tą ścieżkę oznaczymy w dobry sposób, no i potem po prostu my razem przyjedziemy, żeby to było takie zainicjowanie. No i potem jestem pewien, że jak ktoś się tak zainicjuje, to po prostu ludzie zaczynają naturalnie tą ścieżką jeździć, będzie to ich część, no i potem będzie presja na to, żeby polepszyć jej jakość w wielu miejscach. I mamy przykłady inne, takie tutaj w mieście, na przykład ta główna jakby ścieżka rowerowa Reykjaviku, która prowadzi za Isli do Tfosu, tak się tak zaczęła. Było to na początku no, proste ścieżki, czasami drogi istniejące, oznaczone. Z czasem, z większym ruchem, stało to się jedną z największych jakby arterii rowerowych w mieście. I mam nadzieję, że zieloną ścieżką będzie tak samo. Tak. A niech nam Pan powie jeszcze, już zmierzając do końca, czy są jakieś rzeczy, które w polityce właśnie, czy komunikacyjnej, czy ekologicznej Islandii i rejonu stołecznego, rejonu stolicy, zmieniłby Pan? Gdzie Pan by jeszcze tutaj, czy są takie miejsca, gdzie też Pan by zmienił kurs właśnie? Ojej, na pewno. Po pierwsze byłbym, jeżeli bym sam o tym decydował, to byłbym jeszcze bardziej zielony niż jesteśmy. Nasz teraz plan komunikacji rejonu stołecznego jest powiedzmy w 50% zielony, w 50% jest, że tak powiem, szary, czyli kładzie nacisk na infrastrukturę dla samochodów. Sądzę, że jeżeli mógłbym coś zmienić, na pewno procent byłby o wiele bardziej w kierunku tego zielonego. Sądzę, że rozbudowa systemu, no, powiedzmy, szynowego, jeżeli połączenia z Reykjaviku z Keflavikiem jest czymś, co musimy zawsze badać regularnie, no bo to jest pomysł, który był przez kilka dekad temu absurdalny. Teraz większość ilością turystów i mieszkańców staje się coraz bardziej realny i sądzę, że też ogólna... Reykjavik, Keflavik to dwa miasta na wybrzeżu, niedaleko siebie, z tym, że w Keflaviku mamy największe lotnisko międzynarodowe. Więc tutaj stąd ten pomysł, żeby to było na szynach. Można było przejechać takim, co by to było, tramwaj czy pociąg? To byłby pociąg. To byłby takie typowe połączenie lotniskowe. I sądzę, że mówię, no, jak w ciągu dekady się liczba turystów powiększyła dziesięciokrotnie, to jak tak dalej idzie, to pewnie się ten pociąg będzie realnym pomysłem. I też rozbudowałbym jeszcze bardziej system ścieżek rowerowych. W Reykjaviku już jest całkiem okej, ale z wyjazdem poza jest dalej źle. Chciałbym widzieć, powiedzmy, bardziej rozbudowany system ścieżek rowerowych dla całego kraju, żeby można było... No, ludzie i tak jeżdżą kółko dookoła, nawet jak infrastruktura jest beznadziejna, nie mogę sobie wyobrazić, ile ludzi przyjeżdżałoby tutaj objechać Islandię dookoła, jeżeli byśmy mieli prawdziwą, dobrą infrastrukturę rowerową. Całą Islandię, czyli teraz realizuje Pan zielony krąg wokół aglomeracji Reykjaviku, ale marzy Pan jeszcze o ambitniejszych planach. Oczywiście.
całą Islandię, że można było objechać dookoła rowerem. Tak, tak. I no powiedzmy nie kompletnie, ale nie na początek, żeby wszystko było jeszcze, szczególnie ścieżki rowerowe, ale na pewno no, wyjazd z Reykjaviku osobnymi ścieżkami, powiedzmy z drzewami po obu stronach, które chronią od wiatru, no to wszystko. Nawet jak tu wieje, to wiatr jest zawsze w pewnym sensie decyzją. Wszystko można, wiatr można zminimalizować przez drzewa i inne obudowy. Czyli no powiedzmy, jak się pan mnie spytał, to tak, to bardzo to większy nacisk na transport komunikacji miejskiej i jeszcze bardziej obit na rozwój siatki rowerowej. Czyli wiatr nie jest wymówką, klimat nie jest wymówką, trudne warunki nie są wymówką. Warto marzyć, warto realizować ciekawe cele, warto inspirować się fajnymi rozwiązaniami z całego świata, z Kopenhagi, ale może też z Poznania. I to są te wnioski, to jest morał z tej naszej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za tą niezwykle ciekawą rozmowę.